Jagiellonia dla mnie jest chyba całym życiem. Myślę o niej każdego dnia, zajmuje w mojej głowie bardzo dużo miejsca. Ktoś może jeździ na ryby, ktoś jeździ na polowania. Ja od kilkunastu lat widzę Jagiellonię. Nie ma co ukrywać. Jagiellonia jest wielką też wizytówką Białegostoku. Jagiellonia już z samego początku, czyli od lat 20. miała wiernych kibiców. Taką ciekawostką może być, że w 1921 roku na wypełnionym po brzegi stadionie jeszcze na Traugutta zjawił się sam marszałek Józef Piłsudski, który zasiadł nawet na trybunach tamtejszego stadionu. Później oczywiście po wojnie sytuacja się mocno zmieniła. Pojawiły się inne kluby, które były faworyzowane przez ówczesne władze. Tutaj chodzi o Gwardię Białystok i Włókniarz, które jednak nie wyczekały się, tak można powiedzieć, kibiców z prawdziwego zdarzenia. Dopiero w połowie lat 70. tak naprawdę rozwija się ruch kibicowski w Polsce, a co ciekawe także pojawia się w Białymstoku bardzo szybko, dlatego że już pierwsze wyjazdy zorganizowane kibiców Jagiellonii to są lata 70. Pod koniec lat 70. ten ruch już naprawdę bardzo mocno się rozwija, wzorując się na kibicach, szczególnie z Anglii. Jednak najwięcej kibiców Jagiellonia miała pod koniec lat 80. gdy grała w pierwszej lidze. Na stadion przy ulicy Słonecznej przychodziło wtedy po 30 tysięcy. Entuzjazm dla Jagiellonii był w tamtych latach olbrzymi. Przyjeżdżali kibice nie tylko z Białegostoku na stadion, ale z całego regionu. Zazwyczaj grali o 11 w niedzielę, więc tradycyjnie szedłem na 9 bądź na 8 do kościoła i od razu pędziłem na stadion, który już się zapełniał. Zazwyczaj Jagiellonia u siebie wygrywała w pierwszych sezonach, w pierwszej lidze. Cała niedziela była udana. Bardzo miłe wspomnienia, na pewno są do końca życia, te tłumy ludzi, całe stadiony, może nie tak zagęzionych jak teraz kibiców, ale naprawdę było to ich masa. Naprawdę chciało się grać. Pierwszy mecz w pierwszej lidze, gdzie w zasadzie kibice siedzieli również na bieżni, że na teraz to było pewnie niedopuszczalne, ale wówczas to była taka euforia, która ludzi się stawiło na meczu, że zabrakło miejsc na trybunach. W tamtych czasach to, co było niesamowite, to zapał tych ludzi, to były flagi robione ręcznie, szyte w domach. Pamiętam, kilku moich kolegów używało domowe maszyny ptackie do tego, żeby ptać pierwsze szaliki. W kibicowaniu mieliśmy sporo dokonań. Przede wszystkim do dzisiejszego dnia wielu kibiców wspomina, że słynna meksykańska fala pokazała się w Białymstoku po raz pierwszy na polskich stadionach. Pierwsza meksykańska fala w Polsce była na meczu z Legią Warszawa, wygranym przez Jagiellonię 2-0. Bo w tamtych czasach tylko w Białymstoku był pełen stadion, gdzie fala mogła krążyć dookoła. Fundusze pozwalają wynająć pociąg specjalny lub wynająć autokary. Wtedy byliśmy uzależnieni od środków transportu publicznego i byliśmy uzależnieni od rozkładów jazdy, które wcale
niekoniecznie były przyjazne godzinom rozgrywania meczów. Wyjazdy do Wrocławia czy do Poznania przez Mazury to były długie, bardzo długie. Wielokrotnie zajmowały nam ponad dobę dojazd i powrót. Zdarzyło mi się, oczywiście, jak pozwoliła mi mama być na meczach Jagiellonii w Warszawie. Zazwyczaj przegrywała Jagiellonia tam. Wpadłem również w drugiej lidze na parę wyjazdów. Były to fajne czasy, bez troski. Po kilku sezonach gry w pierwszej i drugiej lidze przyszły gorsze czasy. Przez wiele lat białostocka drużyna grała w trzeciej i czwartej lidze. Miała jednak grono wiernych kibiców. Wraz z sukcesami fanów przybywało. Wreszcie postanowili się zorganizować. Zebrała się grupa ludzi, która właśnie wychowała się na czasach Wielkiej Jagi. Teraz są to osoby, które zajmują dosyć poważne stanowiska, mogą pomóc. No i pomagają. Jest to grupa osób bardzo oddanych sprawie. Chcieliśmy być bardziej aktywni na scenie kibicowskiej, ale większość instytucji takich jak na przykład Polskie Koleje Państwowe, czy nawet policja, która musi podróżować z kibicami, czy powiedzmy sobie firmy, które wynajmowały autokary, chciały rozmawiać z instytucją, nie chciały rozmawiać z prywatnymi osobami. Tą instytucją jest powołane w 2003 roku Stowarzyszenie Sympatyków Jagiellonii Białystok. Widać, że to Stowarzyszenie Sympatyków Jagiellonii, które powstało, wyraźnie działa i jest atmosfera naprawdę wspaniała. Bardzo dobrze zorganizowani są kibice. Przykładem sprawnej organizacji była manifestacja ze stadionu Hetmana pod Urząd Miejski, która odbyła się po meczu z Akron Gdynia. Miasta. Promocja w każdym miejscu, gdzie Państwo jesteście, gdzie jest Wasza drużyna. Żeby, będąc w drugiej lidze, walczyła o pierwszą lidę. Naszą główną intencją jest, żeby takie miejsce było, żeby się kibice mogli spotykać, żeby była galeria sławy, czyli zdjęcia dawnych zawodników, pamiątki klubowe. W pubie odbywają się prezentacje zawodników, którzy przychodzą do Jagiellonii. Odbywają się spotkania z udziałowcami, trenerami, poszczególnymi zawodnikami. Jest to bardzo miłe. Kibice interesują się, co robimy na co dzień. Chcą wiedzieć jak najwięcej o nas. My też jesteśmy ciekawi, co oni sądzą o nas. Chcemy im zawsze podziękować za doping, za wsparcie, bo przecież gramy przede wszystkim dla kibiców w Białymstoku, a nie tylko dla siebie, prawda? I to jest naprawdę dobre, że te spotkania są, bo na pewno zaciśniają więź między kibicami a zawodnikami, a to jest bardzo ważne. Sprawą, która zaważyła na powstaniu stowarzyszenia, to chęć
chęć integracji kibiców i to, że wszelkie frakcje kibicowskie, a tutaj mam na myśli tak zwanych weteranów, tak jak ja, czy powiedzmy sobie młodych ultrasów odpowiedzialnych za oprawę, zaczęło się integrować, zaczęło przebywać razem. Czarna, Białostocka, czy nawet niedawno założony nowy fanklub w Sidrze. A kibiców Jagiellonia ma różnych. Właśnie z Sidry wyjazdy na mecz organizował ksiądz Antoni Wiszowaty. Teraz jest wikariuszem w parafii w Goniądzu. W Sidrze byłem rok temu i wtedy zaczęliśmy jeździć na mecze. Na początku były te wyprawy samochodem kilkuosobowe. Później zobaczyłem, że coraz więcej osób chce przeżywać te mecze na żywo. Najpierw było pociągiem też większą grupką, później zorganizowaliśmy wyjazdy autokarowe. Mi się wchodzi przed meczem i słychać tłum ludzi, gdzie krzyczy i ma się świadomość, że kibice liczą na zwycięstwo. Na pewno to pomaga i już przed meczem wydziela się adrenalinka. Zawsze powtarzałem, że nasi kibice już są w pierwszej lidze, my do niej zmierzamy cały czas. Wspaniałe uprawy meczów. Nie jest przypadkiem, że mówi się, że kibice są 12 zawodnikiem. Na pewno te ostatnie szczególnie mecze pokazały, na co stać kibiców, jakie możliwości drzemią. Wielu widzów jest pod wrażeniem uprawy spotkania. Przygotowuje ją 30-osobowy zespół BJB Ultras. Tworzymy, zbieramy się wspólnie, kilka osób tworzymy za tej oprawy. Zaczynamy też zbierać fundusze, rozmawiamy ze starszymi stowarzyszeniami, które przekazują nam pieniądze na te oprawy. Powstaje plan, mamy pieniądze, zaczynamy zbierać materiały i potem gdzieś tydzień przed meczem zaczynamy już kolejną siłą robotę. Za tą jesień mieliśmy bodajże miejsce 7, nie mam pewności, natomiast nasza oprawa wiosenna na meczu pucharowego z Legią Warszawa została uznana przez stację wiosny w całej Polsce. Jesteśmy na stadionie Hetmana Białystok przy ulicy Słonecznej. Jagiellonia Legia, półfinałowy mecz Pucharu Polski. Widzą Państwo, jak fantastyczna atmosfera na stadionie. To także wyjazdy. Mimo niekorzystnego położenia geograficznego, z Białegostoku jest wszędzie daleko, kibice starają się być na każdym meczu. W organizowanych przez Stowarzyszenie Wyjazdach uczestniczy średnio po 200 osób.
Jeżeli mogą, zawsze jadą z nami w jak największej grupie. Zawsze nas również wspomagają. Odczuwamy to za każdym razem na wyjeździe, jak jesteśmy. Staramy się podziękować im za to właśnie grą na wyjazdach. Na niektórych stadionach bardzo mało przychodzi miejscowych kibiców i praktycznie czujemy się jak u siebie i to pokazało ostatni mecz, gdzie prawie wszystko wygraliśmy, chyba jeden mecz zremisowaliśmy. I myślę, że to też zasługa kibiców, bo oni jeżdżą i też mam świadomość, że są z nami, że zrobili tyle kilometrów. Na każdym meczu wyjazdowym doping kibiców gości jest niesamowity. Każdy daje z siebie wszystko. Mecz w Włocławku był meczem, że mimo deszczu padającego non-stop, doping naszej drużyny był non-stop. Docenił to prezydent Włocławka, który był zafascynowany naszym dopingiem. Po meczu podszedł do nas, pogratulował i powiedział, że takie ekipy na ich stadionie jeszcze nie było i był szczerze pod wielkim wrażeniem. Ważnym miejscem wymiany opinii dla fanów Jagiellonii jest forum internetowe kibiców. W roku 2001 utworzyli je wspólnie autorzy kilku stron internetowych Jagiellonii. Jest zarejestrowanych około 1700-1800 osób. Niestety ciężko jest określić, jaka jest oglądalność dzienna. Nie mamy takich możliwości podglądu takich statystyk. Na pewno jest to, przewija się kilkaset osób nawet w ciągu godziny. Na forum można znaleźć ogłoszenia stowarzyszenia, wymienić opinie o nowych zawodnikach, skomentować występy Jagiellonii. Zaglądają tu m.in. dziennikarze, a po ostatnim zamieszaniu z galerią Jagiellonia także politycy. Bardzo cenimy sobie uczestnictwo udziałowców, którzy w razie pojawiających się wątpliwości, pytań ze strony kibiców udzielają odpowiedzi. Są to wiarygodne, pełne, wyczerpujące odpowiedzi na temat tego, co się w klubie będzie działo. Na forum Jagiellonii często zaglądają też kibice Wisły Kraków. Wisła i Siarka Tarnobrzeg to dwie drużyny, których kibice od lat przyjaźnią się z fanami Jagi. Bardzo często słyszę, grając na boisku, hasło Jagiellonia. Również często przyjeżdżają kibice Jagi w charakterystycznych sweterkach, żółto-czerwonych i trudno ich nie zauważyć. Na pewno wzajemnie się wspieramy na meczach wyjazdowych. Ostatnio w Jaworznie, gdy grała Jagiellonia, wspierało nas dopingiem prawie 300 Wiślaków. To jest naprawdę ewenement. My staramy się też być obecni na tych najważniejszych meczach Wisły. Na meczu z Amiką Wronki, gdzie świętowaliśmy 20 lat zgody z Wisłą. Było nas ponad 50 osób. Na zakończeniu sezonu, kiedy Wisła zdobyła Mistrzostwo Polski, było nas ponad 30 osób. Było nas około 50 osób na meczu z Realem Madryt. Turniej, który był rozgrywany 30 w Białymstoku, był m.in. jednym z elementów obchodów 20-lecia naszej zgody z Wisłą Kraków, gdzie przyjechała spora grupa kibiców Wisły, żeby razem z nami świętować to wydarzenie. Jest to jedna z najdłuższych zgód czy braterstw w naszej lidze. Jest naprawdę w Polsce znana i komentowana na scenie kibicowskiej. Oby jak najszybciej kibice obu drużyn spotkali się na pierwszoligowym meczu Wisły z Jagiellonią.